Od wielu lat człowiek i nauka zmniejszają różnicę pomiędzy ludźmi a wszechświatem. Od dawnej przeszłości do lat obecnych poznajemy, że zasady fizyczne manifestujące się w naszych ciałach oraz na Ziemi również istnieją i funkcjonują na podobnych lub nawet takich samych zasadach w całym wszechświecie. Począwszy od dobrze znanej każdemu historii, kiedy Isaac Newton odkrył prawo powszechnego ciążenia, a później jako pierwszy udowodnił, że te same prawa odpowiadają za ruch ciał na Ziemi, jak i ruch wszelkich ciał niebieskich, odkryta zasada dynamiki panująca na naszej planecie również funkcjonuje w całym poznanym wszechświecie. Podobnych przykładów sił, które poznane zostały na Ziemi i działają we wszechświecie, jest wiele. W tym momencie zmierzam do tytułu tego materiału. Czy to jakkolwiek możliwe, aby wszechświat był świadomy? W ostatnich latach na łamach prasy opublikowanych zostało wiele artykułów autorstwa znakomitych naukowców z całego świata. Gregory Matloff, weteran fizyki z New York City College of Technology, autor teorii o podróżach międzygwiezdnych oraz żaglach słonecznych, w opublikowanym przez siebie artykule uważa, że ludzie są podobni lub wręcz tacy sami, jak otaczający ich świat, zarówno w kwestii istoty, jak i ducha. Uważa, że pole protoświadomości może wypełniać całą przestrzeń wokół nas i całym kosmosie. Idąc dalej, Gregory twierdzi, że gwiazdy mogą być bytami myślącymi, które świadomie i celowo kontrolują swoje ścieżki, a cały kosmos może być świadomy. Pojęcie świadomego wszechświata przy uwzględnieniu obecnego poziomu świadomości społeczeństwa oraz dostępnej technologii brzmi jak tytuł filmu science fiction. Doktryna, która głosi, że każdy obiekt ma umysłowy lub wewnętrzno-psychiczny aspekt, to panpsychizm. Posiada ona wielu zwolenników, wśród których są wybitni profesorowie z całego świata z wielu dziedzin naukowych. Między innymi David Chalmers, specjalizujący się w dziedzinie filozofii umysłu oraz filozofii języka, który jest profesorem filozofii i dyrektorem Centrum Świadomości na Australian National University oraz profesorem filozofii i neurologii na New York University, gdzie jest dyrektorem Centrum Umysłu, Mózgu i Świadomości. Jest on zdecydowanym zwolennikiem panpsychizmu. Doktrynę tę również uwzględniają Christoph Koch, neurobiolog z Allen Institute for Brain Science oraz brytyjski fizyk Roger Penrose, który znany jest ze swoich znakomitych prac nad poznaniem grawitacji oraz czarnych dziur. Gregory Matloff uważa, że doktryna panpsychizmu jest zbyt istotna, aby mogła zostać zignorowana. Mówi, że doktryna póki co jest spekulacyjna, jednakże w niedalekiej przyszłości będzie można ją zweryfikować. W przeszłości Roger Penrose wprowadził kluczowy element panpsychizmu z jego własną teorią, że świadomość ma swoje początki w statystycznych regułach fizyki kwantowej, jeśli mają zastosowanie w mikroprzestrzeniach między neuronami w mózgu. W 2006 roku niemiecki fizyk Bernard Heisch, który wsławił się swoimi badaniami nad życiem gwiazd, posunął pomysł Rogera Penrose'a o krok dalej. Heisch stwierdził, że pola kwantowe, które mogą przenikać całą pustą przestrzeń, czyli tzw. próżnię kwantową, mogą wytwarzać oraz przekazywać świadomość, która w dalszym etapie pojawia się w każdym wystarczająco złożonym układzie, przez który przepływa energia. Zaznacza, że teoria ta nie dotyczy tylko ludzkiego mózgu, lecz potencjalnie każdej struktury fizycznej spełniającej określone założenia. Gregory Matloff rozpoczął poszukiwania obiektów astronomicznych, które nieoczekiwanie wykazują zdolność do dostosowania swojego zachowania w odpowiedzi na ściśle określony bodziec, co może uznane być za jedną z cech życia. Matloff dokładnie przyjrzał się anomalii w ruchu gwiezdnym, znaną jako nieciągłość Paranego. Polega ona na tym, że gwiazdy o mniejszej temperaturze poruszają się w naszej galaktyce znacznie szybciej niż gwiazdy o wyższej temperaturze. Astronomowie przypisują ten efekt interakcjom, które zachodzą pomiędzy chmurami gazowymi a poruszającymi się w nich gwiazdami. Matloff wziął na warsztat inną teorię.
Doszedł do wniosku, że anomalia pojawia się w gwiazdach, które są na tyle chłodne, aby były w posiadaniu cząsteczek w swojej atmosferze, co zwiększa ich złożoność chemiczną. Dodatkowo Matlow zauważył, że część gwiazd sprawia wrażenie, jakby generowały strumienie energii tylko w jednym kierunku, co może być mało poznanym procesem powodującym zmianę ruchu gwiazd. W kwestii nieciągłości parnego Matlow uważa, że jeśli spowodowana jest specyficznymi warunkami w galaktyce, to powinna być różna zależnie od lokalizacji i uwarunkowań. Jeśli anomalia wywołana jest przez coś znajdującego się w środku gwiazd, może to sprawiać wrażenie świadomości. Gregory Matlow uważa, że informacje z istniejących gwiezdnych baz danych wydają się potwierdzać teorię o świadomości gwiazd. Naukowiec nie ma złudzeń, że większość jego znajomych oraz innych badaczy bardzo sceptycznie podchodzi do doktryny panpsychizmu. Jednakże uważa, że doktryna ta absolutnie w żaden sposób nie powinna być odrzucana. A badana i umiejętnie analizowana, a w niedalekiej przyszłości być może przeniesiona na grunt obserwacji astronomicznych. Christofkow w kwestii panpsychizmu ściśle odnosi się do istoty ludzkiej i poprzez nią próbuje zrozumieć tę doktrynę. Jego zdaniem istnienie obecnej popularnie rozumianej definicji świadomości jest silnie powiązana ze zrozumieniem przez naukowców neurologicznych źródeł umysłu i świadomości. Koch mówi, że dominującą teorią w kwestii świadomości jest to, że powiązana jest ze złożonością, czyli możliwością systemu do działania według własnego stanu i koncepcji własnego losu. Teoria głosi, że może odnosić się również do bardzo prostych i nieskomplikowanych systemów, a niektóre systemy czysto fizyczne, które nie są biologiczne ani organiczne, również mogą być świadome. Christof Koch na bieżąco silnie angażuje się w rozwój teorii zintegrowanej informacji, która w ostatnich latach cieszy się dużym uznaniem i popularnością wśród naukowców zajmujących się m.in. neurologią i świadomością. Koch uważa, że świadomość jest definiowana jako zdolność systemu do wpływania na jego stan w przeszłości oraz na przyszły. Naukowcy próbują zrozumieć doktrynę panpsychizmu m.in. poprzez człowieka, a dokładnie poprzez nasze mózgi, które są ekstremalnie zaawansowanym przykładem działania systemu. Koch mówi, że jesteśmy bardziej złożeni oraz mamy większą samoświadomość, ale inne systemy też ją posiadają, w mniejszym lub bardziej zaawansowanym stanie. Jeżeli badacze będą w stanie przekonać resztę świata naukowego oraz opinię publiczną, że doktryna panpsychizmu jest prawdziwa i od miliardów lat funkcjonuje w całym wszechświecie, z pewnością sposób pojmowania świata oraz kosmosu przez człowieka zostanie całkowicie zmieniony, a dotychczasowe założenia koncepcyjno-filozoficzno-naukowe będą musiały ulec zmianie. Jeżeli rzeczywiście każdy obiekt, przez który może przepływać energia, jest świadomy, być może w mniejszym stopniu jak my, lecz wykazującym cechy świadomości, to może być to kluczem do zrozumienia zasad rządzących światem. A kwestia jego stworzenia przez Boga jako wielkiego architekta może nabrać jeszcze większego zrozumienia i uznania. Jednakże doktryna panpsychizmu była znana również w czasach starożytnych, lecz ujęta była w inne słowa i sformułowania. Według Stanford Encyclopedia of Philosophy z 2012 roku poglądy panpsychiczne były popularne w filozofii greckiej. Według Thalesa wszystko na świecie jest w cudzysłowie pełne bogów. Platon pisał, że wszystkie obiekty uczestniczą w formie egzystencji i muszą mieć psychiczny aspekt umysłu oraz duszy. Platon opowiadał się również za ideą światowej duszy lub tzw. anima mundi. Dodatkowo szkoła filozofii hellenistycznej, nazywaną stoicyzmem, znacząco odnosiła się do świata, który w naturalny sposób wypełniony jest boską, ognistą siłą, nazywaną pneumą, którą kierowała uniwersalna i wszechobecna inteligencja zwana Logos. Jak można zatem zauważyć, zarówno w przeszłości, jak i obecnie myśliciele tego świata zastanawiają się, jaka jest prawda i czy wszystko na świecie ma swoją mniej lub bardziej zaawansowaną świadomość.